kurwa, ale brudne wszystko. O, halo, halo, widzowie. Witam was w kolejnym odcinku, ja nazywam się Czechu i gramy dzisiaj w Darkest Dungeon, jak to mamy w zwyczaju, widzowie. Nietypowo zaczynamy, bo od początku nie natrafił mi się żaden boss, chociaż walczyłem pierwszy raz z jakimś wielkim, kurwa, krabem. Może wam tu znajdę, jak to będę montować. To jest zawsze problem, bo ja to, kurwa, muszę wszystko przygotować, a zwyczaj nagrywam, żeby się czuć swobodniej, żeby móc też krzyczeć. Nagrywam, jak jestem raczej sam w domu, więc zawsze wtedy muszę, kurwa, wszystko podłączać na pół godziny i mi się nie chce giga. Ale dzisiaj są ciekawe rzeczy, widzowie. Tak, ciekawe rzeczy. You answered the letter. Now, like me, you are a part of this place. Kurwa, a ten chłop w ogóle ma, ja widziałem wywiady, ten chłop w życiu realnym ma całkiem inny głos. Po prostu tu brzmi jak, kurwa, giga koks. Aha, bo ja nie mam w sumie, ja, kurwa, nie mam już miejsca na dysku i dobra, 3 giga, więc git. Będzie, żeby mi gry nie wywaliło w trakcie. Widzowie, słuchajcie, mamy taki evencik w giereczce i pozbycie się ego nie jest łatwe dla doświadczonych bohaterów, jednak nowi rekruci są bardzo wdzięczni za pomoc. Ograniczenia poziomu usunięte. Czyli mamy praktycznie free bosika i wiemy, że damy radę pokonać bosika, bo weźmiemy jakiś koksów na 5 poziomie. Więc dzisiaj bossy i teraz mamy tak. Jeden boss to jest załoga Drani, ok. Drugi boss to jest Knurzy Książę. No jeszcze ewentualnie możemy iść na młynarza. A nie, nie możemy iść na młynarza. To się głupi pomysł iść na młynarza. Albo Krzykliwy Prorok. Wydaje mi się, kurwa, że pójdziemy, widzowie, zabić załogę Drani. Mściwe upiory grożą, że sprowadzą mrok na wszystko, co wspólnie odbudowaliśmy. Odesi je do otchłani raz na zawsze. Mam nadzieję, że to boss. Tak, bo to jest taki znaczek bossa. Jest. Bierzemy tego chłopa, widzowie, ale będzie składzik w ogóle pojebany, zaraz wam pokażę. Kurwa, ta myszka! Widzowie, mam zepsutą... O kurwa, telefon! O kurwa! Co ja odpierdalam? Telefon, trzeba zadzwonić, żeby baterię kupić. Halo? Nie, no gdzie jest mój telefon? Ja ma co przyciągu przyjechałeś akurat? A kupisz tego baterię? Cienkie bakterie. O, ty kurwa, śledziku. Normalnie jest nagrywane, jak jest samemu. Tak, o, widzowie. A dziwny zbieg okoliczności, bo akurat zadzwoniłem po baterię i się okazało, że ktoś przyjechał. Hazard Eden. Bo dobrze gra w Hazard. Ja pierdolę, ile ja mam tu kabli, widzowie, kurwa. Tu jest raz, dwa, trzy, cztery kable, kurwa, przy samym moich tych klawiaturze i uchu. I o się dupca. Tak to, widzowie, jest, jak się myśli, kurwa, o trzech rzeczach naraz. Wypierdalasz chłopa na trzecim poziomie, kurwa, Steamu. I ja pierdolę, widzowie. Jestem, kurwa, debilem jebany. Ojeju. Ojeju. A, kurwa. Czemu jako Ach, dobra, widzowie, mam za dużo rzeczy, kurwa, na głowie i nie myślę o gierce. Dzisiaj odcinek będzie, słuchajcie, krótki. Idziemy na jednego bossa, więc pewnie będę wam pokażę wam wszystkie walki. Normalnie idziemy na bosika, kroimy bosika i kończymy odcinek. Dzisiaj taki krótki, ze względu na to, że mam inne rzeczy do roboty i że mi się nie chce w sumie. Ale bossa bym se zagrał, szczególnie z takim składem. Ja pierdolę, co ja zrobiłem, ty. Dobra. Ajajaj, widzowie. Raz, dwa, kurwa. Dobra, ulepszamy sobie tutaj. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Cyk. Dobra. O kurwa, ty, siano już nie ma. Dobra, idziemy. Nie ma siana. Dobra, którego zbijemy? Duży książę, załoga Drani brzmi jak miejsce, do którego chce się udać. Żarcie, łopaty, trochę więcej łopat, dwa bandaże, dwa to. Cyk, 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 cyk. O, nie jesteś nas, zajebiście. A trzeba coś sprzedać, co to jest? Gówno, sprzedaj, cyk. Trzy myszka mi wysiada i kurczę, ciężko jest. Trzy razy krew, dwa bandaże, dwa to, cztery to. Cyk, cyk, to trochę tego za dużo, z jedno serum. Może bez serum, chuj z tym. Lecimy, widzowie! A sheltered jetty was accessible by a narrow stone stair off the back of the manor, and a discreet system of pulleys could hoist even the heaviest prizes up the rock face from a securely tied dinghy below. Okay.
Załoga topielców. I tak będzie z nieskończone eony? Kurwa, nie wiedziałem, że takie słowo w Polsce istnieje, chłopie. Jak nieskończony eon. Dobra, tu widzę, że trzeba krwi dupsnąć. Cyk. Tu też cyk. I lecimy. Jakieś dziwne światło, mam wrażenie. Mamy pierwszy przeciwników, widzowie. Ja te walki wam będę dzisiaj wszystkie pokazywał z tego względu, że dzisiaj będą szybsze odcinki. I ja bym chciał to jak najszybciej skończyć dzisiaj. I też nie ma co wrzucać 3-minutowego odcinka, więc chociaż wam trochę tych walk pokażę. Mamy jakiś healek, ale nie możemy. To może gwizniemy, kurwa. Na ciebie. Dobra. W ogóle nie brałem żadnego healka, bo uznałem, że szczerze mówiąc... No kurwa, jak to jest na boss na poziom pierwszy, ja tu idę takim składem, to chyba nie ma co, widzowie, nie? Zresztą widzieliście, jaki my im damage zadajemy, więc wydaje mi się, że naprawdę nie ma co, tylko bo kurwa, tylko wystarczy młócić i tyle w temacie. Chyba zrobię tak. Oje. Jedne mopki. No, dzisiaj jest wysoko, widzowie, tak jak mówię. Dzisiaj jakby wzięliśmy mocne postacie, to będzie tylko i wyłącznie czyszczenie. Ja nie wiem, czy tak się opłaca szczerze brać takie postacie. Może nawet lepiej by było, jakbym wziął sobie te niższe, ale wtedy z drugiej strony więcej by mieli psychy tracili, więcej życia by było ciężej, więc kurde, nie wiem. Witam. Zaskoczenie, powiadasz. No to nic, to chyba ciosa, co? Pyk! O kurwa, one shot grubego? Co się dzieje, widzowie? Co się dzieje? Zobaczmy, jednego zabijemy? Nie, więc... Chyba, że tak. A zróbmy tak. Ja mam plan, widzowie, ja mam plan, pa. I robimy tak, cyk. A jeden HP, ale nie ma tego złego, sobie na dobre nie wyszło. Cyk. No i tyle w temacie. Ty, do tego czasu jeszcze przeciwnik garnitury nie zdążył wykonać, więc a weźmiemy. Aha, bo ja im dawa. A coś tam widzę, mają jakieś perki. Znaczy jakieś te, jakieś tutaj przedmioty na sobie. Nieduże, bo nieduże, ale coś tam małem. To zamieniłbym za... A czemu łopatę mam tu? Halo? A łopata się nie stakuje? Okej. Okay. Trzeba coś wypierdolić już. To wypierdolę tych skubich róbki. A, nie wziąłem klucza! Cholibga! Aha, mogę to po prostu otworzyć. No mniej dostaniemy rzeczy w ogóle, ale... No... Ale kij z tym. Dobra, robimy tak. Zwiadzik, jaką w ogóle mam szansę na zwiadzik? Będę miał tu napisane, jaką mam szansę na zwiadzik? Chyba nie bardzo. Coś czuję, że widzowie się w kurwę obłowimy, szczerze mówiąc. I nie wiem, po co ja tyle żarcie wziąłem. Mogą klucze pobrać i tak dalej. Ja żarcie mogę sobie zostawić. Już przecież coś wątpię, szczerze mówiąc, że będę potrzebował healii tutaj. Coś tam niby te HP straciliśmy, ale to jest kurwa nic chyba. To jest, widzowie, chyba nic. Dobra, double ciosa, cyk. Pojebany damage, widzowie. Pojebany damage. Cyk. Może siądzie krwawienie. Pewnie, że siądzie krwawienie. I cyk. Okej, chyba na pierwszy raz uda się, że jakby przeciwnik ma turę. Niesamowite, widzowie. Za 3 HP. Ale. Ale zagrał to. Ale to ograł przeciwnik. W ogóle wiecie, że ja się dopiero niedawno zorientowałem, że tu masz takie jakby... Widzicie? Tu jest taki jakby jeden i to oznacza, że tu już nie ma, nie? I to oznacza, że jakby ta postać ma jeszcze jedną turę w zanadrzu. I nie wiedziałem, że w tej turze jakby może wykonać ruch, o to mi chodziło. Dopiero kurwa się niedawno zorientowałem. Bandaże, ja bym za wodę święconą wypierdolił. Tu się używało łopacy. No i gites, idziemy dalej. Przechadzka po parku. Znaleźć na początku najlepiej by było w ogóle znaleźć tą załogę, nie? Załogę drani, znaleźć bosika, pokonać bosika i później możemy sobie zwiedzać. To nie jest jakieś kurwa turbo duże. Który, co ty masz? Co masz? Nieźle. Co masz? Ciekawość? Aha. Deviant? Aha. Chyba ta ciekawość. Tu się healujemy, jak damy wodę święconą, a jak nie damy, to możemy coś dostać. No tu dostajemy, kurwa, chorobę mogliśmy dostać.
szansa na to była mała. Na razie to pomijamy, serio, nie chce mi się tak robić. Ja sobie tu może kurczę powrócę, na razie idziemy do bossa. Że to taki dzisiaj będzie nietypowy long odcinek, w sensie nagrywany taki jednym ciągiem, bo nie chce mi się widzowie tego montować. Znaczy, montować mi się może chce, ale chciałbym, żeby ten odcinek trwał trochę więcej niż 10 minut. Szybkie pójście, zabicie bossa i tyle. Więc nagramy sobie to longiem. No i co widzowie, i tyle. A resztę odcinków pewnie zagram dopiero za kilka, może miesięcy. Nie wiem. Nie wiem jak to wyjdzie. Chciałbym nagrywać, chciałbym, żeby to była najlepsza seria widzowie na świecie. Kurwa, nie ma tu bossa. O, bitwa. Boss gdzieś po drugiej stronie jest widzowy. Gdzieś tutaj, to trzeba iść. Witam, witam, witam. Żegnam, żegnam, witam. O, przeciwnik ma drugą turę, pochciał. No i wszystko. To nie, na pewno nie ma miejsca, nie ma szans. Dobra, coś trzeba wypierdolić. Bandaży. I co jeszcze wypierdolić? Lecznicze zioła. Kij z tym, no. Idziemy dalej. Dobra, pokonam kurwa te gości, bo oni zawsze pewnie mają coś ciekawego. Na przykład karmazynową klątwę, którą mogą ci rozdać. Aha, ja się w sumie powinienem wyciszać, jak palę szluga. No i wszystko. Wszystko? Wszystko. Pograłeś. Pograłeś, przeciwniku. Dobra. Teraz warto by było też... A co to jest szalone cięcie? O, ciekawe. Nie znałem. My zawsze puszczenie krwi używam. Nie wiedziałem. Dobra, coś tam zawsze tego złota dostaniemy. To złoto jest potrzebne, szczególnie, że idziemy kurwa takim mocnym składem. Ja bym serio wszystkie obiekty, jakie idą, w sumie tutaj rozwalał i jak najwięcej się bił. O, witam. Witam, witam. Witam, witam. Losa tutaj, cyk. O, ten padł w następnej rundzie. Oni też raczej padną. No, nie żyją już w sumie. Może uda się komuś... Kto ma leczenie? Kto się może uleczyć? A, ten... A, nikt. A, nowa tura się zacznie, więc jakby... A. Niestety, wolałem go nie zabijać, szczerze mówiąc, ale... Dobra, wypierdalam te bandaże, szczerze. I idziemy dalej. Zaraz walniemy sobie obozowisko, żeby też psychę ściągnąć. Wydaje mi się, fajnie by było jakby tu był bosik, ale wydaje mi się, że idziemy tutaj i tutaj. I jak tu nie będzie bossa, to tutaj robimy obozowisko. Żeby mieć miejsce w eku. Chyba, że znajdziemy coś zajebistego i będę potrzebować. No co ty masz? Ty masz ten... Ta ciekawość zajebana. Co chwilę coś otwierasz. No nie lubię tych kleptomancji i tych. Nienawidzę co oni to otwierają, bo to jest tragedia. Jest tu bosik? No no bosik, here, halo. Ojeju. Dobra, idziemy na dół. Dobra, daj coś fajnego. Odporność, super. Kurwa, takie odporności na zarazę i ja mam teraz obozowisko robić? Nie ma wuja. Witam, witam, bitwa. Ale nienawidzę tak nagrywać widzowie chaotycznie odcinku, bo ani nie mogę sprawdzić, czy wszystko dobrze nagrywam, ani nie myślę o tym, żeby gdzieś wyciszać, ani nie myślę o tym, co mówić, żeby było śmiesznie i odcinek wychodzi taki średni. Nie podoba mi się to. Ja chciałem, żeby... Szczerze, chciałem, żeby to była najlepsza, kurczę, tego, widzowie. Żeby Darkest Dungeon był najlepszą serią na YouTube, jaką możecie znaleźć. Darkest Dungeona. Na tym kanale. Tak chciałem zrobić. Na razie jest fajna. Mi się podoba mega ta seria. Jest dobrze nagrana. Wydaje mi się, że przyjemnie się gra. Wszystko jest na chillku. Jest zajebista muzyczka. Świetny montaż według mnie. Bardzo przyjemne. Przynajmniej mi się osobiście przyjemnie ogląda swoje odcinki. Jak tam oglądam później. I dużo pracy wkładam w montaż i muzyczkę. Więc zajebiście jest. Git serę. Fest, git uwest. Dobra, wypierdalam to.
I to ja bym zrobił tak, cyk, 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 zjedz sobie i robiłem tak. To się otwierało pewnie kluczem, a nie, to jest otwarta skrzynka, to po prostu otwierasz. Dobra, nie mam miejsca na siano. A czemu nie mogę? Kliknij na przedmiot, a jak się, czemu nie mogę użyć? Halo? Drewno na opał? Halo, halo? Nie mów, że to naprawili. Widzowie, obrazy tylko po 3 się stakują? O, widzowie. Możemy krew wyjebać z jednej strony, ale krew też przydatna, łopaty może nie. Wywalam to drewno na opał. A może, a to tylko 75 golda w sumie, to zrobimy tak. Bo ostatnio było tak, że klikłem na skrzynkę i szybko klikłem na drewno na opał i zrobiłem sobie obóz, zjadłem i przeniosłem wszystko ze skrzynki do eku. Taki kurwa 300 IQ zagrany, zagrałem. Dobra, zjemy sobie tutaj. To zjemy. No coś takiego, że trochę bardziej psychy chyba naprawić. Nie wiem, czy to w ogóle dało nam coś psychy. Dobra, coś tam tego owego. Zaskoczenia drużyny, zapobiega nocnym zasadzkom. Ki z tym. Obniża stres. Aha, jeden kompan daje mu stres, ale to zrobimy tak. Obniżymy sobie stres. No i coś takiego zrobimy. I wszystko. Do domu. Proste. Zrobione, idziemy na bosika. Fajnie, fajnie, że miałem ten event, aczkolwiek ja sobie miałem pograć widzowie i porobić misje poza odcinkami. Ale umówmy się, eventu, w którym mogę wziąć jakieś randomowe postacie swoje na piątych poziomach i jakby zagrać nimi, to jakby nie mogłem odpuścić wam i no musiałem zrobić z tego, musiałem jakby iść na bossa, bo no po prostu było najłatwiej mi teraz zabić bossa i wiem, że się na pewno nie wypierdolę. No nie wiem, co by musiało się stać, żebym takimi postaciami jak oni się wypierdolił. Ostatnio też krucho jest sianem w gierce, więc... Witam, witam. Tyk. Dobra. Kurczę, nie mam znowu miejsca. Niech to cholipkę. Dobra, za krew. Lecimy. Którym... O, 130% na rozbrojenie. Nice. Kiedy 100% to za mało. Dobra, ja się tu wrócę najwyżej. Idziemy dalej. Boss będzie prawo albo lewo. Jeszcze jakby... Nie no, tu jakby był zwiadzik, ale ja się pewnie tam będę cofać. Ja bym najchętniej tylko do bossa i później wiecie, później już kurwa chillera. Najpierw busika, tylko trzeba jak najszybciej załatwić tutaj gagatka i jest cacy. Dobra, coś takiego. Się wydaje. Chyba tak. On padnie. I ty padniesz. My wszyscy padacie, ale dobra, zrobimy tak. Szamana trzeba pokonać. On, to jest naprawdę szaman. Pelagiczny szaman. Tak sobie rzuciłem, że to szaman, bo tak szamanił. To prawdziwy szaman, widzowie. Nie ściema. Nie reguluj monitora. Real szamanos. Dobra, idziemy na lewo. Czuję, że po prawo będzie bosik, bo jest dłuższa droga, nie wiem. Takie mam jakieś przeczucie. No, przeczucie chyba niemylne. Chyba będzie tam po prawo, albo ewentualnie jeszcze... Kurwa, myszka mi nie działa. Albo ewentualnie jeszcze tutaj. Dobra. Tak. Tyk. Ile ja daję tego krwawienia? Dwa na rundę, to sporo w sumie. No tylko o psychę to bym się bardziej, najbardziej chyba martwił, bo jakby psychy nie jestem w stanie jakby żadnymi kurwa, że nie mogę ulepszyć zbroi tak jak ulepszam sobie, znaczy nie mogę ulepszyć jakby odporności na psychę tak jak uleczę odporność na ataki, czyli ulepszę zbroję na przykład. Akurat psycha najgorsza. Psycha widzowie, jak siądzie to jest kij. To jest kwaśno widzowie, dbajcie o psychę. Mądra lekcja. Okej, wydaje mi się, że za łopatę. A jest, kurwa, jest dużo skarbów. A, bosik po prawo jest. Boss. O, co to jest? Warta Ogara. Jest 25 szans do zaskoczenia drużyny. Szans do zaskoczenia potworów. O. To jakby co robię? To co mogę użyć? Jak to działa? Przed bitwą na przykład? Co to jest? Przedziwne korale. Koralowiec jakiś. Niby raczej dostanę minus stres, więc bym użył.
minus 10 stresu. Dobra, jakiś woreczek tutaj, cyk, goldzik. I zobaczymy, co to jest ta warta ogara. Weź to zrób. Mogę to kliknąć? A nie, to jakby. A, to jest jakby ja to użyłem i. Aha, i przy następnej bitwie jakby mam szansę na większe na zaskoczenie. Jest bossik, widzowie. Ło. Okej, to pisier pociągowy. No ja bym się martwił mega o tego bossa, gdyby nie fakt, że jestem kurwa przegiga chujem. Jakby jesteśmy przemocni, więc nie wiem, co zrobi topiciel pociągowy, więc trzeba uważać na niego. Normalnie to by był ciężki pewnie boss. Ja sobie taki, o, wezmę sobie myszkę, żeby sobie szybki screen widzowy. Szybki, fast screen muszę zrobić. Jakbym później nie mógł znaleźć, żeby była miniaturka. Trzeba widzowie myśleć kurwa nawet o takich rzeczach. Tak to wygląda, nakrywasz odcinek i musisz kurwa przerywać, żeby zobaczyć, czy miniaturkę masz zrobić. Tak się myśli i właśnie to jest taka. To czynicie, kurczę, lepszym. O, co to jest? Nie mogę oddychać. Krwawienie. To, ale to co ja mu mogę zrobić? On jakiś kurwa w szoku. Też se mogę wyciąć i dać na miniaturkę. No co, co, no. Rozdupcymy ich 3 sekundy. Tylko ten. Ale jakby co ja mogę zrobić? Halo. Masz pragnienie, a nie masz krwi już. O, lipcia. No nic, ciosa walimy. A to, kto? A, muszę go pokonać, żeby go uwolnić. Dobra, rozumiem, rozumiem, rozumiem. Wszystko jest kumalski, wszystko kumam. Tylko ja chyba szybciej pokonam tą. O, może nie. Dobra, walimy go. Dobra, ty, i psycha mi siądzie. Trzeba uważać. O, to żeś kurwa uderzył, szefie. Oni się healują ze mnie jakby? Kurczę, ciężko. A mogę bić! Tylko nie mogę oddychać. A dobra, kurwa, to przecież chuj. A coś mało bije. Dobra, tak zróbmy, żeby się uwolnić. Nie, widzowie, tak jak mogę jakby kurwa tego, jak mogę jakby bić, to wyjebane. Co on zrobił? Wódeczkę jakąś? Dupsnął? Mnie nastraszył? Fajnie skombinowany bosik, nie? W ogóle mega mi się podoba. Zajebiście przekminiony. Graficznie i w ogóle mi się podoba. Mega. Dobra, on jest martwy, nie? W następnej rundzie, więc. Wszystko, widzowie, wszystko. Jakieś krwawienie, ale to. O, mógł się wyleczyć w sumie. Cyk. A, też się wyleczy. Cyk. Nice. Wszystko widzowie. Boss pokonany. Nie było to ciężkie. Kontynuuj przygodę. Ja oczywiście widzowie idę sobie jeszcze po tutaj pozwiedzać. Dobra, jakieś fast bitwa. Tutaj odblokowałem jeszcze tego, ten kokon. Pokonujemy przeciwników. Jeszcze tutaj se pójdziemy. Zobaczymy, co tam się dzieje. I wszystko. Tik. Krwawienie. Jest. Atak. Jest. Rozjebani. Jest. Ja bym chyba użył za prowiant, szczerze. W sensie, użyłbym prowiant. Ja wiem, że pewnie Gud im siądzie. Psycha pójdzie się jebać. Ale ja bym tak zrobił. W ogóle oni nic nie jedzą, ty. Ani razu głodu nie było w sumie. Coś czuję, że siądzie. Najwyżej jak siądzie Gud, to po prostu zakończę misję. Żeby też im jakoś turbo nie psuć tej psychy. Gorsze jest, że nie da się tej psychy ulepszać. O. Ile to ściąga psychy? Po 15. No nie jest w sumie najgorzej. Chyba się opłaca, szczerze. Pewnie strasznie dużo golda tu jest. Czy będziemy mogli znaleźć strasznie dużo golda. Witam! Ludzi. Zaskoczenie, czyli tura pierwsza jest moja. No i to mi się kurwa podoba. Cyk. Cyk. Wy martwi? Martwi. Ty nie martwy. Cyk. Cyk. Słuchajcie, bo mi się kurde białko zbiło.
Proteiny, widzowie. Proteiny. Proteins. Ale sianka. Dobra, zobaczmy, czy jest coś tam ciekawego. Kurwa, brakuje mi, że jakby... Brakuje mi postaci, która na przykład zawiera więcej miejsca w eku. Wszystko. Wszystko pobadane. Idziemy do bazy i tu kończymy dzisiejszy odcinek. Pewnie nie jest za długi, ja nie wiem jakby jak, jaki jest format tego odcinka, bo jest, kurwa, na pewno jest mega chaotyczny. Mamy 16,5 tysiąca, mega dużo pamiątek. I widzimy się, słuchajcie, prawdopodobnie jakoś jutro, albo coś takiego. Ja raczej wrzucam tą serię, jak wrzucę całą, więc do zobaczenia. Dzisiaj mega chaotycznie, mega szybko. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Sorry za taki chaotyczny odcinek. Następne będą, kurwa, tak dopracowane. Tak, widzowie.